No i co, już za moment ruszają tak naprawdę pierwsze testy Grid Warfare, czyli nowego Extraction Looter Shootera. One ruszają dokładnie 18 kwietnia, no i niestety nie będą dla wszystkich, bo dostęp będą mieli tylko streamerzy. No jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to chodzi tutaj głównie o marketing, no bo mała ilość ludzi będzie miała dostęp. Jest duże zainteresowanie grą, więc dużo ludzi będzie musiało oglądać jakieś tam gameplay na YouTubie czy streamy na Twitchu. No i dzięki temu gra będzie wysoko i oczywiście będą mieli darmowy marketing. Więc jeżeli nie wiecie dlaczego, dlaczego tak to będzie działać, to właśnie wam to wyjaśniłem. No ale jeżeli chodzi właśnie o Gryzon Warfare, to ten film robię specjalnie przed testami, żeby przybliżyć wam, jak ta gra wygląda, o co w niej będzie chodziło. I z tym, co teraz wiemy, bazując na ostatnich gameplayach, które wyszły jakiś czas temu. Oczywiście podobny film też będę się starał nagrać po tych testach, które one potrwają tydzień od 18 kwietnia. I zobaczymy, jak one będą się różnić. Ja oczywiście dostępu nie mam, no więc zostanie mi tylko oglądanie. Będę się starał jak najwięcej informacji z tego wyciągnąć i zobaczymy. Ale tak na początek, czym jest Greyzone Warfare? Albo czym będzie? Będzie to Extraction Looter Shooter, bardziej nastawiony na rozgrywkę PvE niż PvP. Ponieważ nie pamiętam teraz dokładnie, ale na mapie ma być chyba 36 albo 48 graczy. I to ma być rozdzielone na trzy frakcje. Także mamy ogromną mapę. Mamy po kilkunastu graczy w jednej frakcji. I głównie gra będzie nastawiona na potyczki z AI, ze sztuczną inteligencją. Wiadomo, tam no, graczy pewnie spotkamy od czasu do czasu, ale nie będzie to tak nagminne jak w Tarkowie. No bo w Tarkowie praktycznie co mecz, co gierkę mamy jakiegoś gracza, spotykamy jakiegoś gracza, bo Tarkow jest grą polegającą na sesjach krótkich, tam ile 30 minut, 30-40 minut na krótkich sesjach. Mamy dużo walki z AI, dużo PvP. Tutaj będzie trochę inaczej, bo tak jak mówię, mamy otwartą mapę, ale dobra. Ja, jeżeli chodzi o to, jak gra ma wyjść, to dokładnej daty jeszcze nie mamy. Wiemy, że w tym roku i wyjdzie w formie Early Accessu. Ma być nastawiona bardzo na realizm oraz taktyczne podejście do walki. Z tego, co twórcy pokazywali, chyba to było z Greyzone, to pociski będą miały taką balistykę, że będą mogły się odbijać nawet od tafli wody, jeżeli dobrym kątem strzelimy. Tak samo ma być systemem obrażeń. Mają być jakieś tam uszkodzenia tkanek, kości i tak dalej. To ma być mega rozwinięte. Oczywiście prawdopodobnie w pełnej wersji, no bo nie spodziewałbym się, że to będzie aż tak rozwinięte w Early Accessie. Tak więc, jak już wcześniej wspomniałem o frakcjach, dostaniemy trzy frakcje, które będą walczyły na jednej mapie, która ma być dużo większa od tej z Warzone'a. Jeżeli graliście w Call of Duty Warzone Battle Royale, to wiecie, o czym mówię. Nie będzie limitu czasowego i nie będzie żadnego matchmakingu. I nie będzie żadnego też menu. Wchodzimy do gry i do końca całe wyłączenia gry, tak naprawdę jesteśmy cały czas na tej samej mapie, cały czas na tej samej sesji. Na całej mapie ma być jedynie 48 osób. Więc jesteśmy w jednej grze, w jednej sesji. Jest 48 osób, jedna osoba wychodzi, jest 47 i znowu, jeżeli jakaś nowa osoba się odpali grę, no to wtedy nam ją może dołączyć do naszej gry i znowu będzie 48. To będzie bazowało co jak The Cycle. Nie wiem, czy graliście w The Cycle, ale tam było coś takiego, że właśnie jak ktoś odlatywał, to ktoś przelatywał i to był taki przemiał ludzi cały czas. No, dlatego też gra będzie nastawiona bardziej na PvE. Mapa ma być duża i spotkanie przeciwnika przy tak małej ilości graczy, no, prawdopodobnie będzie dosyć rzadkie. Zamiast menu znanego z Tarkowa dostaniemy miasto, w którym będziemy mogli, wiadomo, handlować z NPC-kami, odbierać questy, czy no, robić tam różne rzeczy. Na misje, czyli po prostu, no, umówmy się,
konkretny kawałek mapy, będziemy transportowani helikopterem i tak samo będziemy wracać po wykonaniu zadania. Jak już wcześniej wspomniałem, gra będzie dużo wolniejsza od Tarkowa, bo będzie na pewno dużo więcej biegania. Tam trochę to ogarnęli tym, że nie będziemy musieli biegać z bazy na miejsce questa, tylko helikopter będzie nas transportował, no ale mimo to i tak raczej będzie bardzo dużo biegania. Więc jeżeli ktoś lubi szybką grę z Tarkowa, to ona mu na pewno nie podpasuje. Jeżeli chodzi o system płatności, gra ma działać w systemie buy to play bez mikrotransakcji. Ciekawe, jak chcą utrzymać serwery, co nie? Tarkow i Nikita. Ale żeby nie było tak pięknie, gra ma oczywiście kilka problemów, patrząc na te gameplaye, które ostatnio dostaliśmy. Ale też nie tylko, bo twórcy gry w swoim faku na Discordzie podali wymagania gry. I no, tu się robi ciekawie, bo minimalne wymagania gry, żeby odpalić ją, tylko żeby odpalić, to RTX 2070. Więc żeby gra chodziła dobrze, to no, będziemy musieli mieć kompa z RTX-em 3000 albo najlepiej 4000. Więc no, tutaj raczej nie będą się skupić na optymalizacji swojej gry. I tym samym też zawężą swoją grupę, potencjalną grupę odbiorców tak naprawdę, no bo dużo ludzi ma jednak no troszkę gorszy sprzęt. Miejmy nadzieję, szansa jest w tym, że gra będzie w GeForce Now i to może trochę uratować, bo wtedy każdy będzie mógł zagrać, tylko będzie musiał mieć w miarę dobry internet. No ale zobaczymy, jak to będzie działać. Kolejne problemy, jakie można było zauważyć na tym ostatnim gameplayu, który dostaliśmy, no to zachowanie sztucznej inteligencji. Tutaj jest problem taki, że gra ma być głównie PvE, więc sztuczna inteligencja musi, ale to musi być na wysokim poziomie, to jest, no, to jest pierwsza rzecz, jaką muszą zrobić. Jeżeli sztuczna inteligencja będzie mega łatwa, będzie można, wiecie, z lunetów, z 200 metrów sobie pykać po prostu tych NPC-ów, no to gierka będzie mega łatwa i mega szybko się znudzi, no bo ile razy można snajperki ściągnąć stojącego w miejscu NPC-a, nie? Który nawet nie podejmie walki, bo nas nie widzi i tylko sobie stoi jak makieta do strzelania tak naprawdę. W tym gameplayu, który jeszcze mieliśmy, to no jak było, można było zauważyć animacje broni, animacje poruszania się postaci, dźwięki broni, to też muszę na tym popracować. Myślę, że dużo lepsze gotowe asety można by było znaleźć w Unreal Marketplace, bo gra działa na Unreal Engine 5. Więc miejmy nadzieję, że to tylko taki zapychacz, że to jest work in progress i że to zmienia po prostu. Dodatkowo za grę odpowiada dosyć małe studio, więc no może być problem z cheaterami, jak i z szybkimi content update'ami. W takich grach, no to jednak co te 3 miesiące przydałby się jakiś update, content update, jak oni będą skupieni po pierwsze na walce z cheaterami, po drugie na robieniu update'ów i tak dalej, no to może być trochę ciężko, żeby gracze zostali cały czas i żeby nie porzucili tej gry, no ale zobaczymy, ja trzymam kciuki. Tyle ode mnie, w razie pytań, sekcja komentarzy jest wasza, zapraszam również na mojego Discorda i streamy na Twitchu. No i tak jak mówię, po tych testach też będę je wnikliwie obserwował i zobaczymy się ponownie, zobaczymy, czy poprawili coś od ostatniego udostępnionego gameplayu i wtedy sobie o tym pogadamy. Także tyle.